jesteście państwo mężem i żoną. Brawo! Połączyli się ze sobą, a przez internet z rodziną i znajomymi, którzy ślub Aleksandry i Marcina Wójcików mogli w tych czasach przynajmniej oglądać przez internet. Gdyński Urząd Stanu Cywilnego jest pierwszym w Polsce, który wprowadził transmisję takich uroczystości online. Państwo młodzi z takiej usługi mogą skorzystać tu za darmo. Ze względu na pandemię i wiele różnych koniecznych ograniczeń zostali pozbawieni możliwości przeżywania tak ważnego momentu zawarcia związku małżeńskiego w obecności osób najbliższych. Na ślub do Urzędu Stanu Cywilnego oprócz młodej pary mogą teraz wejść tylko świadkowie i tylko jeden gość albo fotograf. Na swoją uroczystość za pośrednictwem internetu państwo młodzi zaprosili ponad 80 osób. Czuliśmy ich wzrok na sobie. Co dzieje się w Urzędzie Stanu Cywilnego, mógł sobie oglądać stojąc przed budynkiem dziadek panny młodej. Wzruszenie jest to duże. Ale też trochę żal, że to nie na własne oczy. Pewnie, żebym wolał. Łzy mi się w oczach kręcą. Jakby nie było pierwsza wnuczka. A teraz przez epidemię nawet nie ma szansy zatańczyć na weselu wnuczki, bo organizować go nie można. Organizacja ślubów i wesel to gigantyczny przemysł. Jego obroty jeszcze przed wybuchem pandemii szacowano na ponad 8 miliardów złotych. Z organizacji ślubów i wesel utrzymuje się u nas, a właściwie utrzymywało, blisko 2 miliony osób. Jakub Pilat jest DJ-em zabawiającym muzyką gości weselnych. W zeszłym roku przez epidemię jego zarobki spadły o prawie połowę, ale jak przyznaje, wielu jego znajomych z tej branży jest w znacznie gorszej sytuacji. Bardzo wiele osób zaczęło szukać sobie nowej pracy, bardzo wiele osób zawiesiło swoją działalność i tak naprawdę nie przewidują powrotu do branży. Część przedsiębiorców związanych z organizacją wesel i ślubów korzysta z rządowej pomocy w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych, ale wielu z nich domaga się też odmrożenia ich branży najpóźniej po Wielkanocy. Z okazji walentynek ruszyli z kolejną akcją protestacyjną w internecie pod nazwą Wesela są ważne, w której zachęcają do dzielenia się wspomnieniami z takich uroczystości. Wysypmy coś, ale nie obornik pod domem polityka, nie węgiel na tory. Wysypmy wspomnienia. To ma na celu ta akcja, żebyśmy przypomnieli sobie, jakie wspomnienia, jakie wrażenia wiążą się z weselami i jak bardzo są one ważne. Państwo Wójcikowie z weselem muszą poczekać na lepsze czasy. W tych ratować się trzeba internetem. Obiadek jakiś tam tutaj w mniejszym gronie, oczywiście tam 5-6 osób, a reszta no to niestety online. Ważne, żeby połączenie było stabilne i stałe. Paweł Gadomski, Wydarzenia.